Wow, jak nastrojowo, jest przepięknie. Czy myśleliście Państwo kiedyś o stworzeniu takiego niesamowitego klimatu w swoim ogrodzie, albo na balkonie, albo na tarasie? A może chcieliście oświetlić alejkę, ale bez użycia prądu? Jeśli tak, to ja mam dzisiaj dla Was coś bardzo interesującego, a mianowicie zestaw dwóch lampek solarnych, o których opowie nam dzisiaj Tomek Burdecki, nasz ekspert, który przyjechał dla Państwa prosto z Niemiec. Witam Cię, Tomku. Witam Cię, Magdo. Powiedz mi, jakie są zalety tych lampek, bo one wyglądają inaczej niż normalne. Zaletą tej lampki, która się od razu rzuca w oczy, to jest to specjalne szkło. Mhm. Co ono powoduje? Powoduje, że promienie światła od żarówki, która jest w środku, dają efekt takiego rozkładania się tego światła po okolicy. Czyli refleksy świetlne, takie, prawda? Takie refleksy, dokładnie, tak bym to powiedział. A czy to nam daje takie naturalne i miękkie światło? Tak, tak, jak najbardziej. To jest właśnie zaleta tego specjalnego LED-u, tej wysokiej jakości LED-u. Powiedz mi, co to jest LED, dokładnie. Co to znaczy żarówka LED-owa? Powoduje, że lampka dłużej się świeci. Tak naprawdę ona bardzo pomało się zużywa. Czyli ona jest bardziej ekonomiczna. Bardziej ekonomiczna, jest wytrwała bardziej. O wiele dłużej się świeci i tak naprawdę mamy bardzo też mało problemów, żeby wymienić. Tak jak mamy na przykład lampki w domu, także które się spalają, tego efektu tutaj nie mamy. Dlatego ta lampka nam bardzo dużo służy. Czyli na ile, Tomku? Na jak długo nam to wystarczy? To można określić nawet na lata, na kilka lat, jak jest... Kilka lat? No dokładnie. To jest niesamowita długa żywotność. Dokładnie. Czyli tak naprawdę nasz klient, kupując lampkę tą LED-ową, oszczędza pieniądze. Tak, jak najbardziej. A powiedz mi, Tomku, co to jest dokładnie? To jest panel słoneczny, który tu widzimy. I ten panel jakby zbiera na promieniowanie słońca w sobie i reprodukuje to w prąd. Czy tam w energię, o tak bym to powiedział. W środku jest specjalna taki akumulatorek, który po prostu te promienie... Promienie jakby, słoneczne. Dokładnie, oni się przemieniają i jest energia. On tą energię w sobie kumuluje. I długo nam świeci. Dokładnie. I później jak słońce zachodzi, to światło nam oddaje. Z czego on jest zbudowany? To jest specjalna stal nierdzewna, która powoduje, że tak naprawdę nam to nierdzewie, jest bardzo długowieczne. Czyli jeżeli wystawimy tą lampkę do ogrodu na zewnątrz i będzie padał deszcz, to nic się nam nie stanie. Absolutnie. Nie musimy się martwić. Nie. A jak długo będzie świecić nam ta żarówka? Przy pełnym promieniowaniu słońca, na przykład w lecie, jak mamy długie dni, to jest to co najmniej 6 godzin. Także jeśli wstawimy ją do ciemnego pomieszczenia? Jak wstawimy do ciemnego pomieszczenia, to zacznie nam się od razu świecić. Tak naprawdę po tym całym napromieniowaniu przez dzień. Trzeba ja po prostu gdzieś wystawić. Czyli jest czujnik, tak? Jest, dokładnie. Jest czujka, która powoduje, że... W tym panelu solarnym. Dokładnie. Że jak on po prostu widzi, słońce zachodzi, nie mamy światła, a samo się świeci. Czyli możemy sobie zrobić piękny nastrój podczas imprezy, gdzie nie ma słońca. Dokładnie. To jest bardzo, proszę Państwa, ekologiczne rozwiązanie. Dostępne tylko w Mango. W zestawie mamy dwie lampki solarne. Numer telefonu widzicie Państwo na ekranie. Cenę również zobaczycie na ekranie. Ja zachęcam, jeśli ktoś z Was chciałby zrobić sobie niesamowity nastrój w swoim domu, na balkonie, w swoim ogrodzie, to ten zestaw dwóch lampek solarnych będzie idealny. Ładujemy za pomocą słońca, czyli nie używamy prądu. I mamy żarówkę LED-ową, czyli również, czy można powiedzieć, energooszczędną, Tomku? Tak, dokładnie. Proszę Państwa, jeżeli kupujecie taką lampkę, po prostu zaoszczędzacie pieniądze. Co jeszcze jest takiego wyjątkowego w tej lampce? Mamy efekt nastroju, tak? Że ona nam jakoś daje... Ona ma piękne, naturalne światło. Dokładnie, piękne, naturalne światło i a powiedz mi, tak moje tutaj oko się cieszy. Kobiece oko zauważyło taką zawieszkę, taki uchwyt, na której mamy piękną, kolorową kokardę. Dokładnie. Czyli rozumiem, że możemy tą lampkę również wykorzystać na zewnątrz. Możemy jakąś dekorację z niej zrobić, zawieszając ją. Tak, jak najbardziej. Właśnie to jest lampka, która ma bardzo dużo możliwości. Można ją powiesić. Mamy też... specjalnie zrobione jakby miejsca, bo takie wypukła część, do tego, żeby postawić gdzieś na stole, na parapecie. Tak naprawdę ono może wisieć i może stać. To jest takie dwa w jedno. No właśnie, a powiedz mi, jeżeli ona stoi na zewnątrz, bo to jest specjalne, prawdziwe szkło. Tak, prawdziwe szkło. To nie musimy się obawiać, że na przykład wiatr nam ją porwie. Tak, tak, dokładnie. Czyli jest cięższa niż lampka plastikowa. Zdecydowanie cięższa i tak naprawdę i to kolejna zaleta. Nawet jak się ją zostawia gdzieś tam na
noc na tarasie, na jakimś stoliku, to tak naprawdę nie musimy się obawiać. Jakiś wiatr, nic się nie stanie. Dokładnie.